Witajcie, z tej strony Jacob i dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o stylu grania w FIFA. Tak, tak, wiem co myślicie, Jacob, światowej klasy pro player, będzie was uczył grania w FIFA. No ale nie do końca o to chodzi, więc zapraszam was serdecznie na dzisiejszy materiał. Powstał on przy współpracy z MSI oraz Computronikiem. No a na samym końcu będzie można wygrać coś fajnego, także zostańcie do samego końca. Jeżeli grasz troszeczkę FIFA, to na pewno nieraz zdarzyło ci się zabrać udział w turnieju właśnie z tej gry. Twoi kumple, kontra ty, no i gracie sobie bardzo fajny wieczór. No ale fajnie byłoby czasem też tą FIFA przenieść, dlatego dzisiejszy materiał będzie nagrany na laptopie gamingowym od MSI-a. Jest to model GE7207RE Apache Pro. No i to na nim właśnie zaprezentuję, jaki mam styl grania w FIFA specjalnie dla Gaming School od MSI. Jeżeli chodzi o samego laptopa i najfajniejsze technologie w nim, to m.in. jest to Cooler Boost 4, jest to ulepszony system chłodzenia zaprojektowany specjalnie z myślą o wymagających grach, które jeżeli wchodzimy na wyższy level, oczywiście robi się gorąco, to Cooler Boost 4 dba o to, żeby zawsze było odpowiednie chłodzenie dla laptopa. Jeżeli FIFA, to stadiony świata i trzeba słyszeć wrzawę, żeby się wczuć w to wszystko. I tutaj przychodzi z pomocą system Audio Boost 2, dzięki czemu mamy rozszerzenie sceny dźwiękowej i zwiększenie szczegółowości dźwięku odtwarzanego w gamingowych słuchawkach. No i możemy się poczuć jak na Old Trafford, Camp Nou, a to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o rozgrywkę. No ale nie samą FIFA człowiek żyje, czasem trzeba pograć w jakieś inne gierki i tutaj z pomocą przychodzi świetna klawiatura SteelSeries. Charakteryzuje się ergonomicznie zaprojektowanymi klawiszami z krótkim dystansem do mechanicznej aktywacji wynoszącej 1,9 mm, dzięki czemu oznacza się zdecydowanie lepszą czułością i reakcją na nacisk. Oczywiście solidna i wytrzymała, nawet jak grasz ostro i bezpardonowo. No i oczywiście jest też podświetlenie LED, żeby nadać jej ulubione barwy. No dobra, to przejdźmy teraz do FIFA. Jak widzicie, podłączyłem pada od Xboxa, żeby bez problemu fajnie tutaj było można grać. I pogadamy troszeczkę o tym, jak gram FIFA, jakich strzałów używam, jakich zwodów. Oczywiście nie jest to poradnik, jak być najlepszym w FIFA, bo nie czarujmy się, najlepszy nie jestem. Natomiast spędziłem z tą grą tyle, że wydaje mi się, na takie turnieje między znajomymi będą te porady bardzo przydatne. Porady, pokazanie mniej więcej, jak to wygląda w moim wypadku. Jak widzicie, obecnie znajdujemy się na arenie, gdzie na samym początku troszeczkę postrzelamy sobie, bo chciałbym wam pokazać pewną technikę strzału, która mi się osobiście bardzo podoba, a jak już pewnie niektórzy zauważyli, jest to precyzyjny strzał, jak go wykonać. Jest to bardzo proste, aczkolwiek mam wrażenie, że w tej FIFA bardzo skuteczne. Podwójne naciśnięcie strzału puszcza delikatną piłkę, nie jest ona może z ogromną siłą, natomiast możemy ją wycelować w każdy róg bramki, dzięki czemu ona leci tam, gdzie chce. Nie zawsze to wychodzi, natomiast jest to kolejny strzał do mojego arsenału, który mogę sobie dodać. I powiem szczerze, odkąd gram i go poznałem, bardzo często go wykorzystuję w sytuacjach sam na sam, ponieważ wiem, że wtedy nie potrzebuję ogromnej siły, potrzebuje precyzji i jest to idealne właśnie w tym momencie. Zostając jeszcze na chwilę na arenie, bo zaraz sobie przejdziemy już do meczu, żeby zaprezentować to, co chcę powiedzieć teraz. Chodzi o precyzyjną kontrolę piłki LT plus RT, czyli chodzi o te triggery na dole i dzięki temu możemy sobie chodzić z piłką, wiecie, jak precyzyjnie. Na Mistrzostwach Polski bardzo dobrze tym operował Virtuos, którego pewnie większość z was kojarzy, jeżeli oglądało tamtą relację. No i on świetnie właśnie tym manewrował. Genialne, genialne w FIFA, jeżeli ktoś umie to obsługiwać. A do czego ja to dokładnie wykorzystuję? Jesteśmy obecnie w meczu, mamy rzut rożny i będę rozgrywał to na krótko. I teraz podanie oczywiście jest i możemy sobie krążyć przy naszym zawodnikiem obok przeciwnika. Następnie delikatnie zadryblować i lecieć dalej w pole karne, dośrodkować oczywiście. I miejmy nadzieję strzelić bramkę. Bardzo, bardzo naprawdę przydatna technika i polecam ją przetestować. Zobaczyłem to pierwszy raz u bodajże zawodnika hashtag Harry, który jest bardzo dobrym pro playerem w FIFA i od tamtego czasu bardzo często tego używam. Kolejną rzeczą, którą ja robię, którą można zaliczyć do mojego stylu albo taką mini poradą dla was, to nie śpieszcie się z rozgrywaniem piłki. Troszkę podań po obwodzie, delikatnie tutaj między sobą, to myli przeciwnika, on staje się niecierpliwy, będzie próbował wyjść. A jeżeli już to zrobi, to oczywiście podajemy to, no i wtedy kończymy sytuację, miejmy nadzieję, bramką. Bardzo fajną opcją jest także mocne podanie, które wykonuje się na prawym bumperze na górze. No i oczywiście podanie samo w sobie kierujemy, no i leci ono bardzo, bardzo mocno. Dzięki temu możemy sobie wymieniać piłki, no i oczywiście podawać z jednego miejsca w drugie z bardzo szybką piłką. Więc zmniejszamy ryzyko straty. No dobra, na sam koniec znowu wracamy na arenę, bo chciałbym wam pokazać troszeczkę zwodów, jakie lubię wykonywać. Pokażę wam trzy, z których najczęściej korzystam. No i jest to oczywiście Berbatov Spin, który jak widzicie tutaj robię. Wykonanie go jest bardzo proste, wystarczy uderzyć prawą gałką w stronę kierunku biegu, następnie w prawo albo w lewo, dzięki czemu obracamy się, jak widzicie tutaj, zawodnikiem, no i jest to tak zwany Berbatov Spin. Zdarza mi się też używać heel to heel tak zwanego, czyli przód i tył, jeżeli chodzi o gałkę prawą.
przód, tył i bardzo fajnie możemy wtedy zmylić przeciwnika, który myśli, że na przykład będziemy schodzić do boku, a my tak naprawdę jeszcze przyspieszamy, no i jesteśmy nieraz bardzo szybko pod polem karnym, tak jak oczywiście chcemy to zrobić. No i najprostszy z tych wszystkich tutaj, czyli step over, moim zdaniem bardzo też przydatny, kiedy po prostu prawą gałką na górze mieszamy, a następnie zmieniamy kierunek, myląc przy tym oczywiście bramkarza. Jeżeli chodzi o step over, to oczywiście w kierunku, w którym biegniemy, tak jakby robimy takie obroty o 45-90 stopni na górze, coś w tym stylu. No a następnie oczywiście wykonujemy zmianę kierunku nagłą i dzięki temu bardzo łatwo też zmylić przeciwnika. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie najprostsze rzeczy w tym, jak gram. Czyli rozgrywam spokojnie, staram się kontrolować piłkę, precyzyjnie strzelać, no i oczywiście używać od czasu do czasu zwodów, które nieraz okazują się bardzo przydatne, jeżeli chodzi o dojście do bramki przeciwnika. No ale oczywiście obiecałem, że będzie także konkursik na sam koniec i do wygrania będą oczywiście te rzeczy: plecak od MSI-a, myszka od MSI-a oraz taki smoczek od MSI-a, bardzo fajna maskotka, która może trafić na wasze na przykład biurko. Co trzeba zrobić? Wystarczy napisać komentarz o tym, co byście chcieli otrzymać i dlaczego, polubić fanpage MSI Polska, no i za 4 dni będą wyniki pod tym filmem, ogłoszę to w komentarzu, kto wygrał i oczywiście wtedy będziemy się kontaktować. Oczywiście Gaming School od MSI-a posiada własną stronę, gdzie możecie wejść, zrobić sobie quiz, wygrać nagrody, także serdecznie was tam zapraszam, żebyście się sprawdzili, jak dobrzy jesteście. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Jeżeli wam się podobało, to nie zapomnijcie sprawdzić linków na dole, zostawić polubienie, piszcie komentarze, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć. Oczywiście jeżeli chodzi o mój styl, chciałem wam mniej więcej pokazać, jak gram, dlaczego tak gram. Oczywiście nie zawsze wygrywam, w piłce nożnej nie zawsze da się wygrywać, ale można zminimalizować ryzyko porażki. Tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia kolejnym razem na moim kanale.